Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Jesteśmy po finale Pucharu Polski, a więc jeden z chyba najważniejszych meczów w tym sezonie, jak nie najważniejszy. Zanim jednak kilka słów o tym, co właśnie wydarzyło się na PGE Narodowym, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, a także gorąco zachęcam do przycisku lubię to pod filmem i kliknięcia w dzwoneczek. No cóż, tylko jedna drużyna może po meczu śpiewać Puchar jest nasz, jak zresztą niosło się z sektorów kibiców Legii Warszawa po ostatnim gwizdku. Mateusz Wdowiak wielkim pechowcem, no bo to właśnie on nie wykorzystał swojej jedenastki. Dopiero na konkurs rzutów karnych musieliśmy czekać, by rozstrzygnął się losy tego finału. Natomiast to trzeba to jasno określić. Na pewno mecz nie był hitem pod względem atrakcyjności. Dużo się działo w tym spotkaniu, bardzo dużo wątków, ale też takich wątków pozaboiskowych. Natomiast samej gry w piłkę było mało i takiego piękna futbolu również nie oglądaliśmy. Przede wszystkim wielkie brawa i gratulacje dla kibiców, bo fantastyczny doping i atmosfera, otoczka tego finału, no rzeczywiście godna. Dużo też działo się przy liniach bocznych, gdzie no niejednokrotnie do bezpośrednich właściwie starć dochodziło na linii Papszun-Runianić. Cały czas to wszystko było gaszone przez technicznych i przez arbitra. Natomiast przechodząc płynnie do sędziego, no mówiąc zupełnie szczerze, mam wrażenie, że Piotr Lasyk no nie dźwignął ciężaru tego spotkania. Nie bez kozery zresztą Marek Papszun na dwa dni przed meczem mówił o tym, że najważniejszy mecz w sezonie, czy właściwie jeden z najważniejszych, sędziuje nie najlepszy sędzia w Polsce. Mam wrażenie, że no przede wszystkim decyzja z czerwoną kartką, to znaczy słuszna, ale dopiero po analizie VAR. No oczywiście nie chcę analizować wszystkiego, ale mam wrażenie, że będziecie ze mną zgodni, że faktycznie no do tego meczu powinien zostać wyznaczony Szymon Marciniak, Paweł Raczkowski czy kilku innych równie doświadczonych sędziów. Muszę zrugać Raków Częstochowa, bo mam wrażenie, że medaliki spokojnie mogły wykorzystać tą szansę, że grały lwią część meczu w przewadze, a tak się nie stało. Nie szokuje natomiast postawa Legii, która postanowiła się trochę cofnąć i dać grać rywalom. Oczywiście podopieczni Kosty Ronienicza również wychodzili z ciekawymi atakami. Natomiast po stronie Rakowa przede wszystkim dostrzegam ciekawą, oczywiście takie dobre reakcje na to, co dzieje się na murawie. Mówię przede wszystkim o zmianach, bo mam wrażenie, że zarówno Fabian Piasecki, który się pojawił w drugiej części meczu, dawał dobre impulsy, brał grę na siebie i rzeczywiście mógł się podobać. Czy Bartosz Nowak, jeden z kluczowych postaci w tym meczu, no akurat Mateusz Wdowiak tego meczu nie zapisze do udanych, no bo on również wszedł na ten mecz z ławki. Bardzo długie zawody, które nie obfitowały w wiele sytuacji, ale po stronie Legii no zdecydowanie bohaterem numer jeden jest Kacper Tobiasz, piłkarz, który po pierwsze obronił decydującą jedenastkę, a po drugie no gdzieś tam na przestrzeni całego meczu ratował niejednokrotnie skórę swoim kolegom. Dużo interwencji przede wszystkim przeciwko Władysławowi Gutkowskisowi na początku meczu, cały czas czujny, no i jednak miał nosa trener Kosta Runianić, by na niego postawić. I tak samo Augustyniak. No mam wrażenie, że właśnie Tobiasz Augustyniak to byli dwaj piłkarze, którzy byli kluczowi w tym meczu, no bo niejednokrotnie Augustyniak wyrastał jak spod ziemi i zaliczał kluczowe interwencje. Z perspektywy takiej neutralnej, nie wiem czy to dobrze zabrzmi, ale mam wrażenie, że dobrze się stało, że Legia sięgnęła po Puchar Polski, a Raków sięgnie po mistrzostwo. Dwie obecnie najmocniejsze drużyny w Polsce dzielą się tymi trofeami i zarówno Raków, jak i Legia dołoży, czy właściwie umieści do klubowej gabloty jedno trofeum. Mecz top pod względem kibicowskim, średni pod względem piłki w piłce, natomiast no dużo się działo i też takie sceny, czy na ławce, czy no jakby ekspozycja dużej nerwowości i gigantycznej stawki, no gdzieś tam mogła się podobać. Nie wiem, kogo w swoim notesie umieści Fernando Santos, który oglądał wszystko z trybun, bo właściwie poza wspomnianym Tobiaszem nikt taki nowy nie mógł się pojawić w jego notesie, przynajmniej w mojej opinii. Bardzo Wam dziękuję za podcast, zachęcam standardowo do przycisku subskrybuj, do kciuków w górze pod filmem i do zobaczenia w kolejnych materiałach.